Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem kapelanem, hospicjum świętego Łazarza, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia, członkowie, współpracownicy tego hospicjum na czele z panią prezes, drodzy bracia i siostry. Czytana przed chwilą genealogia wskazująca na rodowód Pana Jezusa, począwszy od Abrahama, aż po Jego Chrystusa przybranego Ojca, Józefa, zawiera w sobie szczególne tło, o którym się wprost nie mówi, ale które dla tamtych ludzi, a zwłaszcza dla świętego Mateusza, autora tej genealogii, było oczywiste. Jest Bóg, Stwórca nieba i ziemi, Dawca wszelkiego życia, Pan dziejów ludzkich i historii. Bo to On, i to jest także ukryte, ale przecież czytelne przesłanie tej genealogii, kieruje tak ludzkimi losami, że można nieoczekiwanie odkryć, to pewien schemat zastosowany przez Mateusza, że od Abrahama do Dawida było 14 pokoleń, od Dawida do niewoli babilońskiej także 14 pokoleń i od niewoli babilońskiej aż do przyjścia Józefa na świat również 14 pokoleń. Wszystko niejako uporządkowane, gdy chodzi o ludzkie dzieje. Wszystko w rękach Najwyższego. Wszystko to, co wzywa do wielkiego szacunku, najpierw do ludzkiego życia, bo to przecież sam Bóg dał tchnienie życia Adamowi. To On jest tym, który obdarza życiem każdego człowieka. Dalej z tej genealogii wynika także szczególne poczucie tożsamości narodu, poczucie przynależności do narodu wszystkich pokoleń Izraela. Ta genealogia mówi o pamięci o konkretnych ludziach. Każdy z nich miał swoją własną historię, swoje osiągnięcia, ale także upadki i grzechy. Dla nas żyjących tyle tysiącleci już po ludziach, o których wspominał święty Mateusz, większość tych postaci jest nieznana, gdy chodzi właśnie o ich życie. Znamy ich imiona, ale dla Mateusza, dla innych żyjących wówczas Żydów, te imiona mówiły coś bardzo konkretnego o życiu ludzi, których imiona zostały przywołane. Każdy miał swego ojca, każdy miał swój życiorys. I kiedy dzisiaj, na tydzień przed świętem Bożego Narodzenia, liturgia Kościoła każe nam czytać właśnie początek Ewangelii Mateuszowej, czyli ten życiorys, tę genealogię, zachęca nas niejako, byśmy zwrócili uwagę na trzy zwłaszcza postaci, tak wiele mówiące o rozumieniu życia i szacunku dla ludzkiego życia. Najpierw patriarchowie, Abraham, Jakub i Józef. Jak się czyta Księgę Rodzaju mówiącą o ich życiu, uderza najpierw to, że byli całkowicie oddani woli Bożej i na spotkanie z Bogiem w chwili śmierci szli całkowicie pojednani. A z drugiej strony
bardzo zależało im na tym, to chodzi głównie o Jakuba, a potem o Józefa, że mimo tego, iż przebywają w obcej ziemi, w Egipcie, daleko od grobu Abrahama, to zależało im na tym, żeby ich szczątki zostały zaniesione do ojczystej ziemi, do ziemi Abrahama, żeby tam zostali pochowani. Jakieś szczególne powiązanie własnego życia z ziemią, z której się wywodzili. I to przesłanie, ten testament jakże wyraźny Józefa, który mówił, gdy ja umrę, Bóg okaże wam swą łaskę i wyprowadzi was z tej ziemi do kraju, który poprzysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I dlatego zobowiązał synów Izraela przysięgą, że spełnią takie polecenie. Gdy Bóg okaże wam tę wielką swoją łaskawość, zabierzcie stąd moje kości. A potem Dawid. Upłynęło według Mateusza 14 pokoleń dzielących Dawida od Abrahama. Dawid, który zasłynął jako wspaniały wojownik i zwycięski król. Ale przecież przelewając krew wielu w bitwach, walkach, w zmaganiach, szanował życie nawet swoich wrogów i wiemy, że miał możliwość zabicia swojego śmiertelnego wroga, króla Saula, gdy on spał, ale tego nie uczynił, bo dla niego Saul był mimo wszystko Bożym pomazańcem. To dlatego też skazał na śmierć Amalekitę, który zwiastował mu o śmierci króla Saula i jego synów. Skazał go na śmierć głównie za to, że Saula dobił. Był wprawdzie Saul umierający, jego koniec był bliski, ale dla Dawida życie człowieka, także innych, leży ostatecznie w rękach Boga i nie człowiek powinien decydować ostatecznie o tym, kiedy z tego świata ma odejść drugi człowiek. No i wpisany w życiorys Dawida jego wyrok na tych złoczyńcach, którzy zamordowali Iszbasala, syna Jonatama, który będąc chromy, będąc słaby w gruncie rzeczy i ograniczony w swoich możliwościach poruszania, leżał na łożu i wtedy dotknęła go śmierć ze strony morderców. Szanował ludzkie życie. I na koniec Jezus Chrystus, do którego prowadzi cała ta genealogia świętego Mateusza. Jakżeż niezmiernie ważnym do tego jest komentarz, który znajdujemy w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza. Bóg nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Łaska okazana nam przez i w jednorodzonym Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Łaska szczególna. Rzucił światło na życie i nieśmiertelność. Rzucił przez
swoją Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu, jakie przynosił, wzywając ludzi do nawrócenia, a jednocześnie ukazując nieskończoną miłość Boga właśnie do ludzi. Miłość, która sprawia, że wszyscy, którzy w Jezusa Chrystusa uwierzą, będą mieć życie wieczne. I na to szczególne już potwierdzenie znajdujemy w Ewangelii świętego Jana. Tam, gdzie jest wielki opis związany ze śmiercią, a dalej wskrzeszeniem zmartwych Łazarza, brata Marty i Marii. W tym 11 rozdziale Ewangelii Janowej jest najpierw opis tego, że Jezus dowiaduje się, iż Łazarz jest ciężko chory, ale zwleka z przybyciem do Betanii, bo chce, aby mogły dokonać się w tym momencie wielkie dzieła Boże, widoczne dla wszystkich. I kiedy ostatecznie przybył do Betanii, zastał, jak pisze święty Jan, Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Na spotkanie Chrystusa wybiegła najpierw Marta i szczególny dialog między nią a Chrystusem, dialog, w którym najpierw Marta wyraża swoją pełną ufność wobec Chrystusa. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. I odpowiedź Jezusa, brat twój zmartwychwstanie. I znowu Marta, wiem, że zmartwychwstanie, w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. I prawda, którą wyraża Jezus, właśnie ta prawda, która wskazuje, jak głęboko, jak ostatecznie swoją Ewangelią, swoją dobrą nowiną rzucił światło na życie i nieśmiertelność. Rzekł do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? I wyznanie wiary Marty. Tak, Panie, ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. I zaraz potem spotkanie Jezusa z drugą siostrą, Łazarza, z Marią. I podobne najpierw słowa Marii, podobne do tych, które wypowiedziała uprzednio Marta. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale jednocześnie z tymi słowami zaufania, że Jezus tyle może, że gdyby był, brat by ciągle jeszcze żył. Wzruszenie i płacz. Najpierw płacz Marii, ale potem także płacz samego Jezusa, mówiący o tym, jak trudna jest chwila pogodzenia się z tym, że ktoś odchodzi na drugą stronę życia. Jaki to ból serca, jakie głębokie emocjonalne przeżycie. Gdy więc Jezus ujrzał, pisze święty Jan, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście go położyli. Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli, oto jak go miłował.
I na koniec wskrzeszenie. Prawdziwy cud, który nie ulegał wszystkim światłom i świadkom tego wydarzenia żadnej wątpliwości. Okazując głębokie wzruszenie, Jezus przyszedł do grobu, była to pieczara, na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie ten kamień, a potem donośnym głosem rzekł: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. Cud wskrzeszenia, poprzedzający bezpośrednio Paschę Chrystusa, czyli Jego przejście z tego świata do Ojca przez cierpienie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Cud tak wielki, że właśnie On sprawił, iż arcykapłani wydali wyrok śmierci na Jezusa, żeby nie doszło do tego, iż cały lud izraelski uwierzy w mesjańskie Jego posłannictwo, a także wyrok śmierci na Łazarza, bo Jego życie na powrót pośród żywych było tak wielkim argumentem przeciwko arcykapłanom uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że oni także uważali: Łazarz nie ma prawa dalej istnieć. W Kościele katolickim właśnie dzisiaj, 17 grudnia, obchodzimy Jego świętego Łazarza liturgiczne wspomnienie. O Jego dalszym życiu już po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Pana Jezusa krążą różne tradycje, różne podania. Według jednej udał się na Cypr i tam przez 40 lat był biskupem chrześcijańskiej gminy w Larnace. Tam został pochowany. Na miejscu jego grobu wzniesiono istniejącą po dzisiaj cerkiew świętego Łazarza. A gdy Cypr w średniowieczu dostał się we władanie Franków, jego relikwie przewieziono do Francji i znajdują się w różnych miejscach, dokąd udawały się pielgrzymki wierzących chrześcijan, zwłaszcza do Autun i Avalon. Inna tradycja prowansalska mówi, że święty Łazarz wraz ze swoimi siostrami, Martą, Marią, a także Marią Salomeą i Marią Magdaleną udali się na południe dzisiejszej Francji, gdzie sam Łazarz był biskupem Marsylii, patron zakonu lazarystów. Od jego imienia pochodzi słowo Lazaret. Jest w Poznaniu cała dzielnica, która nosi jego imię, Łazarz, bo tam sprawowano szczególną opiekę nad pielgrzymami i ludźmi chorymi. Wiemy także, że u początku tego naszego mijającego już roku, 26 stycznia, papież Franciszek postanowił, aby święty Łazarz był wspominany razem z Martą i Marią w kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskiego w dniu 29 lipca. Tak bardzo jego postać weszła w tradycję i w historię Kościoła. I tak wielkie zatroskanie, aby to jego imię łączyć z siostrami, z Marią, która tak bardzo płakała, i z Martą, która wyznała swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem. Drodzy siostry i bracia, wspominamy patrona liturgicznego dzisiejszego dnia. Próbujemy się wmyśleć w przesłanie,
dzisiejszych czytań. Najpierw, gdy z Księgi Rodzaju docierają do nas słowa Jakuba zapowiadającego przyjście Mesjasza, a potem już opis, jak to przyjście się realizowało z pokolenia na pokolenie w całych dziejach narodu żydowskiego. Rozważamy to wszystko, by raz jeszcze zrozumieć tę głębię prawdy, że jedynie Bóg jest Ojcem wszelkiego istnienia, że On jest dawcą życia, że On jest Panem życia. Prawda, która została tak bardzo pogłębiona przez Jezusa Chrystusa, który swoim nauczaniem i życiem rzucił światło na nasze także życie i na naszą nadzieję na nieśmiertelność. Rozważamy te prawdy w dniu szczególnym, kiedy hospicjum świętego Łazarza obchodzi swoją szczególną rocznicę 40. od formalnego jej zaistnienia, ale przecież słyszeliśmy ze słów księdza kapelana na początku mszy świętej, jak bogata ta tradycja opieki nad chorymi tutaj, w tej części Krakowa, sięgającej najpierw kleryckich lat Karola Wojtyły, a potem jego tak szczególnej i tak owocnej ostatecznie korespondencji z błogosławioną siostrą, panią Chrzanowską. Jak to zaowocowało później staraniami o to, aby uszanować w pełni człowieka ciężko chorego, człowieka odchodzącego z tego świata, człowieka, jak to dzisiaj często się mówi, w okresie terminalnym, by go otoczyć miłością, troską, opieką, obecnością. I nie bez znaczenia są te słowa, któreśmy słyszeli, że powstanie hospicjum, najpierw gdy chodzi o opiekę domową 40 lat temu, a potem już po przemianach 89 roku w formie instytucjonalnej, w formie specjalnego domu otwartego na przyjęcie terminalnie chorych, miało miejsce właśnie wtedy, kiedy pękał system komunistyczny, bo on miał swoich fundamentów ideologię materialistyczną, gdzie nie ma wiary w nieśmiertelność, gdzie jest przekonanie, że obracamy się nieodwracalnie w proch, odchodząc z tego świata, gdzie stąd patrzenie na człowieka w ostatnim etapie jego życia jest w gruncie rzeczy mało warte. Bo mówiąc językiem współczesnym, liczy się jakość życia. To, co z człowieka można wydobyć, wykorzystać, mieć, a nie liczy się to, kim człowiek w swojej istocie, w swojej tajemnicy, odsłonionej nam w pełni przez Jezusa Chrystusa, przez Jego Ewangelię, kim On naprawdę jest. I stąd to wielkie dziękczynienie Panu Bogu za ludzi wiary, w Boga Stwórcę, Dawcę wszelkiego życia. Dziękczynienie Bogu za uczniów Chrystusa,
którzy wpatrzeni w Niego i wsłuchani w Jego Ewangelię zrozumieli do końca, czym jest nadzieja, jaką daje nam Chrystus swoim zmartwychwstaniem. On, nazywając samego siebie zmartwychwstaniem i życiem. Stąd ta Eucharystia, która jest dziękczynieniem Panu Bogu za tych, którzy nie tylko uwierzyli w Ewangelię Chrystusową, ale swoim wysiłkiem, swoją ofiarnością, swoją wrażliwością na drugiego człowieka. Pragnęli. I oby nie zabrakło w przyszłości tych, którzy będą kontynuowali ich dzieło w tej obecności serdecznej, bliskiej, przy człowieku, który odchodzi z tego świata. By swoją postawą, swoją miłością i swoją wrażliwością, niekiedy także z własnym wzruszeniem i płaczem, pokazywali także tym, którzy zdaje się są dalecy od Pana Boga. By pokazywali, jest Bóg, jest dobry Ojciec, jest Pan bogaty w miłosierdzie, jest Chrystus, który prowadzi nas do zbawienia, bo jest drogą dla tych wszystkich, którzy uwierzyli. I stąd ta Eucharystia dzisiejsza jest też wielkim błaganiem zanoszonym do Boga, by dał łaskę wiary wszystkim, którzy są przecież na mocy swojego człowieczeństwa Bożymi dziećmi.